Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj odpalam zieloną strzałę i po naszej bieszczadzkiej przygodzie trzeba ogarnąć przyczepę, więc jadę do sklepu kupić sobie szampon do mycia auta, jakąś gąbkę i zasuwamy na działeczkę ogarnąć ten nasz cudowny dom na kółkach. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy lub nie pierwszy raz, to zasubskrybuj kanał. No to jak z tą subskrypcją? Subskrybując kanał oczywiście wspierasz mnie w moich działaniach i zachęcasz do dalszej pracy. Ja po drodze stwierdziłem, że jadę na zaprzyjaźnioną mi stację benzynową, bo myślę, że taki szampon do mycia samochodów czy jakaś gąbka to powinny na stacji być. A mam już nie tylko jeden sklep motoryzacyjny. Jak tutaj na stacji mi się nie uda tego kupić, to jadę tam. No i tak jak myślałem, gąbka, gitara. O, gitara, zajebiście. No i szampon z woskiem. Także lecimy po resztę sprzętu i na działeczkę. Tutaj mamy zaparkowaną naszą przyczepę pod blokiem. Ja już swoim zielonkiem podjechałem. Tak to trzeba potrafić. Kilkoro z Was sugerowało, że tutaj ten otwór w tej blasze jest do tego, żeby zapiąć tam linkę bezpieczeństwa sobie na tym otworze. Więc tym razem, tak dla sprostowania tematu, jeżeli jest taki otwór, to właśnie z niego powinniśmy skorzystać. Cyk, cyk. Pamiętajmy, żeby dobrze ten karabinczyk był zapięty. Ale wydaje mi się, że ten sposób, w jaki ja pokazałem, czyli na okrętkę dookoła haka, również jest właściwy. No i proszę bardzo, dojeżdżamy na miejsce, jesteśmy na działeczce, jest ze mną Bledka, co widzieliście na przebitkach. No i siemanko z działki. Wjechałem sobie tak o, a tutaj, jak możecie zobaczyć, ta paleta, to i te deski tam, o czekaj, podnieś się, i te deski tam wyznaczają miejsce, w którym będzie stał dom. Tak musieliśmy sobie zwizualizować mniej więcej, gdzie on sobie stanie, więc dzisiaj będziemy myć nasz dom w miejscu, gdzie będzie stał dom. Aha, to ciekawe, nie? Dobra, to teraz tak, przedstawię Wam plan działania. Po pierwsze, podpiąłem sobie prąd do studni. Po drugie, teraz naleję sobie wodę w baniak, żeby mieć ciepłą wodę. To wykorzystam oczywiście naszą termę w przyczepie, więc podepnę sobie wodę w przyczepie, żeby ta woda już się grzała z gazu, bo już nie będę przyczepę pod prąd podpinał. Mam opcję z gazu, mam gaz w butli, więc też sobie z tego skorzystam. Także ciepła woda do mycia jak najbardziej będzie. Pies pomocnik oczywiście również, już się nie może doczekać. Następnie posprzątam sobie w środku, jak ta woda się nagrzeje, to ogarniemy sobie przyczepkę z zewnątrz, także na dzisiejszym filmie kąpiukamy nasz dom. Elfcy będą czyści. Przyda się pompka wody. Ciach. Przyda się gaz, więc odkręcamy. Pyk. Oczywiście przyda się zbiornik na wodę, który trzymam pod prysznicem. W baniaku trochę wody zostało, dlatego na razie tutaj nie dolewam. Mam nadzieję, że mi to wystarczy do ciepłej wody. No i woda podpięta. Teraz trzeba włączyć pompkę wody, oczywiście,
żeby zassało i włączyć termę gazową. W naszej przyczepie za ciepłą wodę odpowiedziana jest terma firmy Truma Ultrastore i żeby sobie ją włączyć na gaz, to tutaj trzeba podnieść ten czerwony ziomek na włączony, ustawić sobie odpowiednią temperaturę i wtedy słyszymy, jak podniesiemy tego czerwonego gościa, to słyszymy, jaki skrownik załącza i odpala nam płomień. I w momencie, kiedy to się świeci na czerwono, to trzeba to wyłączyć i włączyć jeszcze raz, bo to nas informuje o tym, że płomień został z jakiegoś powodu zgaszony albo się po prostu nie zapalił. I wtedy sobie to resetujemy, pyk, pyk. I od nowa skrownik się załącza, podpala nam ogień i grzeje wodę. Tu mamy komin, z którego czuć ciepłe powietrze, które się wydostaje, czyli elegancko działa wszystko, pompkę słychać. Także gitara. Jak już woda nam się grzeje, no to ja przejdę do sprzątania wnętrza przyczepy, która jest dość mocno zasyfiona. Nie no, nie jest tak źle. Ale podłogi trzeba ogarnąć, te dywaniki. Pozbierać co niepotrzebne. Powynosić trochę do komórki, część zebrać, która wróci do domu. I w ten sposób szykujemy sobie przyczepę, no tak posezonowo by można rzec. Być może jeszcze jakiś wyjazd się trafi w tym roku, no ale nie wiem, czas pokaże. Tutaj mam jeszcze pojemnik, ten pojemnik sobie na szarą wodę wykąpiemy. A wcześniej wspominając o tym, że jadę po resztę, to byłem w domu po odkurzacz, drabinę, żeby łatwiej mi się dach myło, no i takie różne pierdoły. Zaczniemy sobie od wycierania kurzy. Bo tutaj w sumie tak naprawdę nie ma co się bardzo nad tym spuszczać, trzeba wytrzeć te wszystkie kurze. Do tego ja sobie użyję takich uniwersalnych, jabłkowych, całkiem ładnie pachnących chusteczek. Życie daje i bierze jak chce, co random. Robiłem kretyńskie rzeczy pijane, nieraz stawałem szybko z chodnika, zawsze byłem hybrydą. Teraz tak, poogarniałem sobie te kurze, wszystkie jakieś tam ścierki i pierdółki. I jedną z rzeczy, którą jeszcze teraz będę chciał zrobić na zakończenie sezonu, to wyprać te firanki. One, zasłonki w sumie, nie firanki. One wszystkie są demontowalne, z tego co mi się wydaje. I właśnie teraz będę próbował je zdemontować, spakuję sobie do wora i one pójdą do prania. I zobaczmy, jak to wygląda. Nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Aha. Można sobie tym wyjechać. I tam był taki ogranicznik, który mi gdzieś tu spadł. Więc już jednego ogranicznika nie będzie. O, na takich białych, ładnych wsówkach to się trzyma tam w takiej, o, w takiej szynie. Ja sobie teraz pozdejmuję wszystkie te firanki. No i jeszcze jedno, no to te białe zapinki, one są takie, że tutaj można sobie to, o, wyjąć. I te wszystkie pierdółki, no trzeba wyjąć, żeby tego plastiku nie wrzucić do pralki, żeby nie poginęło, nie połamało się i w ogóle. Zdjąłem wszystkie te zasłonki. Mam je tutaj. Ale tego dziadostwa, tych żabek, powiedzmy, tak to nazwijmy sobie roboczo, jest tak dużo, że ja to po prostu pakuję wszystko do wora i zrobię sobie przed praniem. I tak, ja już jestem spakowany, wszystkie poduszki sobie porozbierałem. Tutaj mam z grubsza całą pościel, którą wpakuję sobie tutaj po odkurzaniu, a to wszystko oczywiście pójdzie do odświeżenia już jakby przed kolejnym sezonem, a wszystkie obwolutki i tak dalej, poszewki, jakieś ręczniczki popakowałem do wora i to jedzie do domu do prania. Zostało mi już tylko odkurzanie i mycie przyczepy z zewnątrz. Ostatni luk na brudasa. Tu już mam zestaw przygotowany. Zestaw do mycia. Idę po wiadro, puszczam wodę i jedziemy z koksem. Jest i ono. W międzyczasie wypucujemy sobie zbiornik na szarą wodę.
pojemnik wypucowany się suszy, a ja teraz zaleję sobie ciepłej wody z prysznica. No ciepła, fajnie, szybko się tak grzeje, elegancko. No dobra, ta sytuacja wygląda następująco. Przyczepa już jest cała umyta, poza jednym elementem. I pewnie jak się domyślacie, z tego co widzieliście przed chwilą, nie umyłem dachu. A nie robiłem tego dlatego, że zrobię to teraz. Spróbuję się na niego wspiąć i jak sobie go tam ładnie wypucuję i spłuczę, to wtedy po prostu całą przyczepę jeszcze dookoła spłukam. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Teraz was trochę na dach wypuszczę. Dach czyściutki, wysprzątany. Ledwo z niego zlazłem. Mam za krótką drabinę i miałem naprawdę dobre akrobacje tutaj. Już myślałem, że się połamę. No i z dachu tej igiełki pospływały. I nie tylko, ten brud trochę gdzieś tutaj bokami popłynął. Więc ja teraz jeszcze oblecę sobie tutaj to wszystko dookoła i to by było na tyle. Za ten kawał ciężkiej pracy moglibyście dać łapkę w górę i jakąś subskrypcję. Zachęcam bardzo serdecznie. No ładnie, kawał dobrej roboty. O, ja po tej drabinie to musiałem wchodzić tutaj na samą górę i łapałem się komina, żeby się wciągnąć. No zobaczcie, jak lśni. Piękna jest. Także to, co mi zostało do zrobienia, to przeparkować przyczepkę na swoje miejsce, pozamykać, pozabezpieczać wszystko i tak dalej. I zwijam się na obiadek, bo już kurde, ładnych parę godzin tutaj jestem. Także przypominam, subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę za tą robotkę. No i proszę, przyczepka na swoim miejscu. Więc odjazd.